Rosjanie otworzyli ogień do własnych pojazdów. Mieli w tym cele. Rosjanie nie chcieli jechać na front, więc ostrzelali własne pojazdy. Rosyjscy żołnierze okupujący obwód zaporoski ostrzelali 20 własnych pojazdów, żeby nie jechać na front, informują mieszkańcy. Najeźdźcy o zniszczenia oskarżyli Ukraińców, przekazały władze obwodu zaporoskiego. Według regionalnej administracji doszło również do omyłkowego rosyjskiego ataku na własne pozycje. Dowództwo jednego z zaporoskich batalionów przekazało, że Rosjanie ostrzelali swoje stanowiska z systemów artylerii rakietowej Sołnce-Pyok wykorzystujących broń termobaryczną, RET, i tym samym faktycznie wypalili okupantów z ukraińskiej ziemi, relacjonowano w komunikacie obwodowej administracji. Morale okupantów jest bardzo niskie. Wrogowie notorycznie nadużywają alkoholu i dezerterują z pola walki. Rosyjskie pododdziały mają świadomość, że ich ataki na ukraińskie pozycje w okolicach Ulajpola nie przynoszą efektów, oceniły regionalne władze. Dzień zwycięstwa. Obawy przed prowokacjami. Administracja obwodu zaporoskiego ostrzegła, że w poniedziałek, czyli w rosyjskim dniu zwycięstwa wojsk sowieckich nad nazistowską III Rzeszą w 1945 roku, RET, przeciwnik może dopuścić się różnego rodzaju prowokacji wymierzonych w ludność cywilną. Istnieje prawdopodobieństwo, że rosyjskie wojska, przebrane za ukraińskich żołnierzy, mogą atakować kolumny cywilów, rzucać ładunki wybuchowe w tłum lub otwierać ogień w kierunku mieszkańców Ukrainy, zaalarmowano w komunikacie. Wcześniej w poniedziałek Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych przekazał, że w obwodzie zaporoskim rosyjskie wojska odbierają cywilom dokumenty osobiste, a warunkiem ich zwrotu jest udział mieszkańców w obchodach Dnia Zwycięstwa.